Witam serdecznie z hodowli Duchy Gór. Witam w kolejnym odcinku poświęconym samicom. Dzisiaj chciałem Państwu przedstawić samicę sprowadzoną do nas z Rosji, z czarnych tylko i wyłącznie prastarych rosyjskich linii. Psów dzisiaj praktycznie jak Maybach i Tarzan nie do kupienia. Jak sami Państwo wiecie, uwielbiamy czarne linie. Więc jest to wyjątkowy zaszczyt dla nas posiadać taką sukę w naszej hodowli. Jest to Bachmal i Sofia. Naprawdę unikatowe rosyjskie linie. Bardzo młoda samica, zaledwie 16-miesięczna, ale przepiękna, bardzo mocna, potężnej kości, świetnie kątowana, lekka w ruchu, o cudownej, wspaniałej głowie. Już na wystawach zaczęła osiągać sukcesy wystawowe, chociaż jak Państwo wiecie, dla nas te wystawy nie są tak ważne, ale 3 razy wystąpiła w młodzieży, zajmując 3 razy pierwszą lokatę, złoty medal i oceny doskonałe, więc jest to naprawdę piękna suka. Jeżeli chodzi o pracę na swoim terytorium, to współpracuje fajnie ze stadem. Jest jeszcze młoda, jest jeszcze za bardzo młoda, żeby sprawdzać ją z pozorantem, z prawdziwym pozorantem, w pełnym kostiumie do gryzienia, ale na pewno to zrobimy, bo przejawia, no to jest prawdziwy diabeł, ona przejawia takie przeze mnie zresztą ulubione skłonności do pilnowania, do takiej pracy, co bardzo lubię, ale nie nastawiamy się nigdy na jakąś agresję, natomiast bardzo cenimy sobie, i to już Państwo doskonale wiecie, bo to niejednokrotnie było prezentowane w naszych filmach, dobrą pracę psów, doskonały ruch. Samica jest przecudowna, jest specjalnie sprowadzona pod Tarzana i pod Maybacha. O, proszę bardzo, tu. No pokaż się. Diabeł się nie chce tak pokazywać. Ona w ringu nie pracuje tak jak poprzednia samica, którą prezentowałem, Jasmin Aynur, ponieważ ona jest taka bardziej, no, nos w ziemię i idzie, nic ją tam nie interesuje. Ją nie interesują wystawy, ją interesuje, mówiąc kolokwialnie, robota. I ona to lubi, więc się w tym dobrze czuje. Tak, z dziećmi też świetny ma kontakt, co jak zawsze powtarzam, jest dla nas bardzo istotną sprawę, zwłaszcza z moim synem, który ma niespełna 2 lata, więc to mnie cieszy, że ona jest taka, mimo swojego młodego wieku, jeszcze głupawych zabaw, jest taka wyrozumiała w stosunku do niego. Myślę, że w tym odcinku i na tą chwilę, jeżeli chodzi o Bachmal IR Sofię, u nas nazywaną Szyszynka. Co Szyszynko, kochana? Co Szyszynko, kochana? Tak. U nas nazywaną Szyszynkę. To by było wszystko. Zapraszamy do kolejnych odcinków. Serdecznie z tego miejsca Państwa pozdrawiam. Do usłyszenia.